Bartek ślimaczkiem jest, z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się, a każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Piernik. Nastał grudzień, a las pokryła gruba warstwa śniegu. Bartek i Basia gawędzili w domu Biedronki. A może upieczemy piernikowe ciasteczka? Zaproponowała Basia z szerokim uśmiechem na ustach. Bartek i Basia zabrali się do pracy w kuchni. Krzątali się pośród przypraw i mąki. Następnie rozwałkowali cienkie ciasto na stole. Basia wyjęła z szuflady foremki do pierników. Przyjaciele wycięli mnóstwo różnych kształtów i wsadzili pierniki do piekarnika. Po upieczeniu ciasteczka były chrupiące. Basia wyjęła je z piekarnika i przesypała do ślicznej miski. Następnie ostrożnie wystawiła ją na śnieg. Gorące ciasteczka szybko wystygną na mrozie, powiedziała Bartkowi. W tej samej chwili nad domkiem przylatywała sroka. Poczuła smakowity zapach piernikowych ciasteczek. Wyglądała i złapała w potężny dziób miskę z ciasteczkami. Później, gdy Basia wyszła z domu, miski i ciasteczek nie było. O rety! Ktoś zabrał nasze ciasteczka! Krzyknęła. Ale kto mógł to zrobić? Zapytał Bartek. Bartek i Basia postanowili poszukać złodzieja w lesie. Jako pierwszą spotkali Irenkę. Cześć, Irenko. Ktoś zabrał moją żółtą miskę pełną piernikowych ciasteczek. Nie wiesz, kto to zrobił? Zapytała Basia. Wiem, to była sroka. Poleciała w tamtą stronę. Przyjaciele szli, aż spotkali gąsienicę. Cześć, gąsienico. Sroka zabrała moją żółtą miskę wypełnioną piernikowymi ciasteczkami. Widziałaś, w którą stronę poleciała? Gąsienica wskazała kierunek. Chwilę później Bartek i Basia zauważyli Roberta i Edka budujących bałwana. Widzieliście srokę? Zabrała moją miskę i nasze pierniki! Poskarżyła się Basia. Tak, widzieliśmy ją. Poleciała nad strumień, odpowiedział żuk. Zobacz, Basiu, okruszki z ciasteczek! Sroka musiała tędy lecieć! Krzyknął nagle Bartek. Jeśli pójdziemy za tym tropem, dotrzemy do gniazda sroki! Zaproponowała Basia. Przyjaciele szli za okruszkami i wkrótce dotarli do gniazda sroki i smakowitego zapachu piernikowych ciasteczek. Bartek i Basia zapukali do drzwi. Czy to ty zabrałaś miskę wypełnioną świeżymi ciasteczkami? Zapytała Basia, gdy tylko sroka otworzyła drzwi. Tak, to ja. Byłam bardzo głodna, zauważyłam miskę, więc ją zabrałam, ale mogę ci ją oddać. Nie można zabierać rzeczy, które do kogoś należą, powiedziała Basia. Do domu wracała w kiepskim nastroju. Bartek musiał się postarać, żeby nadążyć za Biedronką. Nie denerwuj się, Basiu. Wiem, że sroka zabrała twoją miskę, ale ją oddała. Na pewno cię przeprosi, powiedział mały ślimak. Bartek i Basia zaprosili swoich przyjaciół. Matylda, Baltazar i Staś przyszli na herbatkę. Wszyscy usiedli przy stole i zaczęli jeść. Kilka chwil później usłyszeli delikatne pukanie. Basia otworzyła drzwi. Na zewnątrz stała sroka i wyglądała na bardzo zawstydzoną. Przyniosłam ci syrop z dzikiej róży. Przyjmij go jako przeprosinę za to, że zabrałam twoje ciasteczka, powiedziała sroka. A może zostaniesz z nami i zjesz kilka ciastek? Przy naszym stole nie zabraknie miejsca. To bardzo ucieszyło srokę. Przyjaciele, siedząc przy stole, zajadali przepyszne ciasteczka i popijali różany syrop. Gawędzili i śmiali się aż do późnej nocy. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się?
Urodziny jeża Henka. Pewnego letniego poranka ślimak Bartek, Biedronka Basia i ich leśni przyjaciele bawili się na łące. Po kolei huśtali się na huśtawce. Tu musi być fajna zabawa! Szkoda, że jestem zbyt ciężki! Ze smutkiem stwierdził jeż Henio. Przyjaciele nie wiedzieli, co powiedzieć. W przyszłym tygodniu, Henio, obchodzić będziesz 10. urodziny, powiedziała Basia. Będziesz miał już 10 lat, dodał mały ślimak. Jak myślicie, co chciałby dostać na urodziny? Ja wiem, zawołał Baltazar i podskoczył z radości. Huśtawkę! Wspaniały pomysł! Zróbmy dla Henia dużą huśtawkę, powiedziała uradowana Biedronka. Przyjaciele natychmiast wzięli się do pracy. Przynieśli piłę i młotek, gwoździe i śruby. Poszukali mocnych gałęzi. Mocnym sznurkiem przywiązali huśtawkę do drewnianych pali. Gdy huśtawka była gotowa, wszyscy poszli do domu Baltazara upiec tort. Wbili jajka i dodali masło. Mikser radośnie hałasował, a drewniana łyżka wybijała rytm w misce. Wkrótce kuchnię pszczoły wypełnił smakowity zapach. Przystroili tort wiśniami, rodzynkami i orzechami. Dodajmy też świeczki, powiedziała Matylda. Tak, 10 świeczek, dodała Basia. Napiszemy list do Henia, powiedział Bartek. Kochany Henio, przyjdź do domu Baltazara w porze obiadu. Wszyscy się tam spotkamy. Mogę zanieść list Heniowi? Poprosił Bartek. Ale nie wspominaj o torcie i huśtawce, krzyknęła Basia. Baltazar i Staś ustawili tort na okrągłym stoliku i wynieśli z domu. Małe mrówki bawiły się w chowanego. Nagle najmniejsza z nich uderzyła w stolik. Przewróciłeś stolik i zniszczyłeś tort, jęknął Baltazar. Tort! I co my teraz zrobimy? Zapłakała Basia. Henio będzie tu za chwilę, a my nie mamy dla niego tortu. Małe mrówki przeprosiły za to, co zrobiły. Jedna z nich wpadła na pomysł. Zbierzmy mnóstwo owoców i jagód i usypmy wielki stos. Będzie wyglądał prawie jak tort, prawda? To dobry pomysł, powiedział Staś. Henio uwielbia owoce. Bartek, Basia, Baltazar, Staś i małe mrówki zaczęły zbierać leśne owoce. Edek, Klara i Róża pomagali przyjaciołom. Wkrótce stos zrobił się bardzo wysoki. Staś wsadził w owoce 10 świeczek na chwilę przed pojawieniem się Roberta i jeża Henia. Wszystkiego najlepszego, Henio! Wszyscy zawołali. Ło, jakie pyszne owoce! Uwielbiam je! Bardzo wam dziękuję, powiedział jeż. Mamy dla ciebie niespodziankę, dodała Basia. Przyjaciele zaprowadzili Henia do huśtawki. Jeż był bardzo zaskoczony. Jaka ogromna huśtawka! Mogę na nią wejść? Zapytał z radością w głosie. Tak, zbudowaliśmy ją dla ciebie. Ura! Teraz ja też mogę się huśtać. Bardzo wam dziękuję. Później przyjaciele wrócili do owoców i zaczęli je jeść. Jedli i jedli, aż zniknęły prawie wszystkie. Część jabłek i gruszek przyczepili do kolców Henia. Jeż zabrał je do swojego domku. Henio położył się spać z uśmiechem na ustach i już nie mógł doczekać się kolejnego dnia i zabawy z przyjaciółmi. Bez czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Hulajnoga. Pewnego wiosennego poranka Maurycy postanowił zrobić sobie hulajnogę. Cały dzień pracował młotkiem i wiertarką. Na koniec pomalował hulajnogę na czarno. Gdy była już gotowa, postanowił pokazać ją przyjaciołom. Chłopcy grali na łące w koszykówkę.
był Bartek, Edek, Staś, Baltazar, Robert i Alfonso. Popatrzcie na moją hulajnogę, sam ją zrobiłem. Mogę się przejechać? Nikomu jej nie pożyczę, jest moja. Chciałem ją tylko pożyczyć na minutę. Każdy z nas się przejedzie i ci ją oddamy. Nikomu jej nie pożyczę, powtórzył Maurycy. Chłopcy tak bardzo zajęli się kłótnią, że nie zauważyli Edka, który złapał hulajnogę i odjechał na niej. Stój! Oddaj ją! To moja hulajnoga! Nie pożyczyłem ci jej! Nikomu jej nie pożyczę! Edek zwolnił, więc wkrótce Maurycy go dogonił. Oddawaj moją hulajnogę! Proszę! I tak jest zbyt wolna. Zbyt wolna? To popatrz! Zbyt wolna? Nie możecie mnie dogonić! Zawołał roześmiany, ale nie widział dużej dziury na środku ścieżki. Uważaj, Maurycy! Jednocześnie krzyknęli Baltazar, Bartek i Staś, ale było już za późno. Możesz winić tylko siebie, powiedział Baltazar z wyższością. Maurycy, co się stało? Podrapałeś się. Dlaczego mu nie pomożecie? Róża zapytała chłopców. To wszystko jego wina. To nie ma znaczenia. Maurycy jest ranny, a wy powinniście mu pomóc. Chodź do mnie. Oczyszczę te paskudne zadrapania. Róża posadziła Maurycego na krześle i oczyściła rany mokrą ściereczką. Nie wygląda źle. Maurycy zaczął szlochać. To wszystko moja wina, bo byłem niedobry dla przyjaciół. To wszystko by się nie wydarzyło, gdybym był milszy. Więc bądź następnym razem. Dziękuję ci za pomoc, powiedział Maurycy wychodząc. Nie ma za co, wkrótce poczujesz się lepiej. Maurycy kulał całą drogę do domu. Gdy tylko dotarł na miejsce, wskoczył do łóżka i natychmiast zasnął. Mały żuk obudził się następnego dnia ze wspaniałym pomysłem w głowie. Wziął pędzel i farbę. Przemaluję cię na różowo. Już ci lepiej? Mam coś dla ciebie. Chcę ci podziękować za pomoc. Wygląda prześlicznie. Przemalowałeś ją? Zapytała Róża. Tak, pomyślałem, że czarna ci się nie spodoba. Uwielbiam ją. Zaraz pokażę ją Basi. Bądź ostrożna, bezpiecznej zabawy. Maurycy wrócił do domu. Już miał zasiąść do obiadu, gdy usłyszał pukanie do drzwi. Cześć, Maurycy. Pierwszy przywitał się Baltazar. Przyszliśmy sprawdzić, czy czujesz się lepiej. Dużo lepiej, dziękuję. Maurycy wzruszył ramionami. Obiecuję, że nie wezmę już twojej hulajnogi, powiedział przepraszająco Edek. Już nie jest moja. Pomalowałem ją na różowo i dałem róży, ale mogę zrobić nową hulajnogę, powiedział Maurycy. Obiecałem róży, że będę miły. Gdy skończę nową hulajnogę, każdy będzie mógł na niej jeździć. Hurra! Zawołał Robert. Zjecie po kawałku szarlotki? Sam ją upiekłem. Maurycy wkrótce zbudował nową hulajnogę. Pomalował ją na ciemnozielony kolor. Następnego dnia wszyscy przyjaciele zebrali się na łące i na zmianę jeździli na dwóch hulajnogach. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Karnawał. Zima powoli się kończyła. Leśni przyjaciele siedzieli w domku Basi. Powinniśmy zacząć przygotowania do karnawału, powiedziała Matylda. Za kogo się przebierzesz? Zapytał Bartek. To tajemnica, odpowiedziała Matylda. Nie mówcie nikomu o swoich kostiumach. To będzie niespodzianka w czasie balu karnawałowego. Masz rację. Chodźmy do domu przygotować przebrania. Mamy tylko kilka dni, powiedział Baltazar. Bartek zdecydował się bardzo szybko. Postanowił przebrać się za muchomora. Z białego prześcieradła przygotował pelerynę, a z miski kapelusz. Namalował na niej białe kropki.
Basia zrobiła kwiatowy kostium. Z zielonego papieru wycięła liście i przyszyła je na zielony koc. To była jej suknia. Z fioletowego papieru wycięła płatki. Baltazar i Ania pracowali razem. Baltazar przebrał się za diabła, a Ania za anioła. Robert, siedząc w swoim hamaku, zaczął przygotowywać kostium lwa. W nocy, poprzedzającej karnawał, światła świeciły się w każdym leśnym domku. Wszyscy pracowali nad kostiumami i przygotowywali się do jutrzejszego święta. Ważny dzień w końcu nadszedł. Przyjaciele postanowili urządzić bal karnawałowy u Stasia. Wszyscy ciężko pracowali, przystrajając dom chrząszcza kolorowymi tasiemkami i balonami. W tym samym czasie Róża przygotowywała u siebie pyszne ciasta. Pomagali jej Basia, Laura i Edek. W końcu nadszedł czas na założenie kostiumu. Staś przebrał się za kość do gry i czekał na przyjaciół. Jako pierwsi przyszli Bartek i Basia. Ślimak przebrał się za muchomora, a Biedronka za kwiatek. Później przyszedł Baltazar w stroju diabła. Ania przebrana za anioła, a Matylda za kraba. Laura wyglądała jak kaktus. Robert przebrał się za lwa. Edek był kucharzem, a Róża kiścią winogron. Jej sukienka była zrobiona z balonów. Świetlik przebrał się za kredkę, a Pchła za ośmiornicę. Szymon przebrał się za żołnierza, a jedna z mrówek była naleśnikiem. Nagle przybiegła z płaczem Klara. Zniknęła! Moja piękna suknia księżniczki zniknęła! Wyprałam ją i powiesiłam na sznurku, ale urwał ją wiatr! Szlochała Klara. Przyjaciele próbowali ją pocieszyć. Nie potrzebuję kapelusza! Mam miecz! Zaproponował Szymon. To jest dla chłopców! Miałam przepiękną suknię, ale porwał ją wiatr! Zrobimy ci nowy kostium! Powiedziała Laura. Będziesz słońcem! Ten pomysł spodobał się Klarze. Z tych żółtych zasłon będzie idealna peleryna! Zawołała Basia. A te żółte kawałki papieru mogą być promieniami! Powiedział Staś i zerwał kilka promieni. Przyjaciele cieli, kleili i szyli. Wkrótce przepiękny kostium był gotowy. Pożyczę ci moją latarnię. Kredka jej nie potrzebuje. Zaśmiał się Świetlik. Dziękuję! Powiedziała Klara. Była tak szczęśliwa, że aż się zarumieniła. Leśni przyjaciele tańczyli i śpiewali całą noc. Zgodnie uznali, że Klara miała najfajniejszy kostium. Czy może być coś bardziej wyjątkowego niż słońce świecące w nocy? Bez czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Borówki. To był słoneczny jesienny dzień. Bartek i Basia poszli do lasu zbierać borówki. A z nimi przyjaciele, Matylda i Edek. Nazbieram najwięcej borówek, oświadczył Edek. Zobaczcie, na tym krzaku jest mnóstwo dojrzałych borówek, powiedział mały ślimak. Zbiorę je wszystkie. Ale Edek uprzedził Bartka i szybciutko zebrał największe borówki. Na tym krzaku jest mnóstwo owoców, powiedziała pozostałym Basia. Ale mały żuk znowu okazał się szybszy. Gdy Basia zbliżyła się do krzaczka, on zebrał już najładniejsze borówki. Edek, to nie fair! Nie zbieraj wszystkich borówek, narzekała mała Biedronka. Nieco później przyjaciele doszli do strumienia. Zbudujmy most. Wiem, jak się to robi. Przenieśmy wspólnie tą wielką kłodę.
wszyscy musieli ciężko pracować, by przenieść ciężką kłodę nad strumień. Przyjaciele razem zbudowali super most. Gotowe, powiedziała Matylda. Zobaczcie, tam jest krzaczek pełen dojrzałych borówek. To był sygnał dla Edka. Dotrę tam pierwszy, te borówki są moje. Krzyknął zwycięsko, ale jednocześnie tak mocno popchnął Matyldę, że ta wpadła do strumienia. A pomocy! Nie bój się, Matyldo, złap mnie za rękę! Krzyknęła Basia i wyciągnęła rękę do dryfującego motyla, ale prąd był zbyt silny i Matylda nie dosięgnęła ręki Basi. Bartek znalazł długi patyk. Złap go, Matyldo! Zawołał, ale i to nie przyniosło efektu. Przerażony motyl zaczął odpływać. Edek, pomóż! Musimy wyciągnąć biedną Matyldę z wody! Zawołała Basia i wyciągnęli przemoczoną Matyldę ze strumienia. O, Red, jak mi zimno! Bardzo, bardzo zimno! A moje małe skrzydełka są całkiem mokre! Proszę, weź moją bluzę. To wszystko moja wina. Bardzo cię przepraszam. To bardzo miłe, ale ty też bez bluzy się przeziębisz. Musimy zabrać dużo liści i owinąć nimi Matyldę. Bartek, Basia i Edek zebrali dużo liści łopianu i przykryli nimi dygoczącego motyla. Nadal jest mi bardzo zimno, ale moje skrzydełka nie działają. Popatrzcie, są kompletnie zniszczone. Matylda zaczęła płakać. Słońce zrobiło się przykro szlochającej Matyldy, więc zbliżyło się, by ogrzać jej skrzydełka. Wkrótce Matylda była całkiem sucha, a skrzydła działały jak nowe. Hurra! Nareszcie jestem sucha i jest mi ciepło. Dziękuję ci, słoneczko, powiedziała z uśmiechem Matylda. Bardzo cię przepraszam, Matyldo, powiedział Edek. Obiecuję, że następnym razem nie będę zbierał wszystkich borówek. Chcę, żebyś wzięła te. Dziękuję. A może się nimi podzielimy? Biegnijmy do domu upiec borówkowe ciasto. Przyjaciele poszli do domu Matyldy i natychmiast wzięli się do pracy. Pozbyli się wszystkich liści i porządnie umyli borówki. Łyżki mieszały, a patelnie hałasowały do czasu, gdy kuchnię wypełnił smakowity zapach borówkowego ciasta. Przepyszny deser wkrótce był gotowy. Staś, Baltazar i Robert dołączyli do przyjaciół. Wszyscy siedzieli przy stole i rozmawiali do późnej nocy. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Pisanki. Nareszcie nadeszły święta wielkanocne. Matylda, Róża, Laura i Klara zebrały się w domku Basi, żeby pomalować pisanki. Ile pisanek musimy zrobić? Zapytała Róża. Pomyślmy. Jutro na pewno przyjdzie Bartek, ale także Baltazar, Staś, Edek, Bobby, Alfonso i Szymon. To oznacza, że każdy z nas musi zrobić po 7. Bierzmy się do pracy. Wyglądają wspaniale. Chłopcom na pewno się spodobają, powiedziała Matylda. Pora wracać do domu. Muszę jutro wcześnie wstać, żeby przygotować chłopcom naleśniki, dodała Matylda. Ja upiekę babeczki, powiedziała Róża. A ja jabłecznik, dodała Basia. Następnego dnia dziewczęta wstały wcześnie rano. Matylda od razu poszła do kuchni. Założyła fartuszek i przygotowała ciasto na naleśniki. Róża też założyła fartuszek i zaczęła ugniatać ciasto na bułeczki. Basia rozwałkowała ciasto, a Klara przygotowywała biszkopty. Laura wstała bardzo szczęśliwa.
Chłopcy nigdy nie wstają zbyt wcześnie. Mam mnóstwo czasu, żeby przygotować szarlotkę. Postawiła na stole dużą miskę pełną jabłek. O rety. Jabłka rozsypały się na stole i zrzuciły na podłogę talerzyk z pisankami. Wszystkie się zniszczyły. Moje pisanki! Co ja teraz zrobię? Co dam gościom? Laura pobiegła prosto do domu małej Biedronki. Basia, zniszczyłam wszystkie pisanki, pomóż mi! Nie mam czasu, właśnie piekę ciasto, ale mam dwa niepomalowane jajka. Jeśli szybko je udekorujesz, wyschną przed przyjściem chłopców. Róża, moje pisanki się potrzaskały, możesz mi pomóc? Jestem bardzo zajęta, ale możesz wziąć 3 białe jajka. Jeśli się pośpieszysz, zdążysz je pomalować. Matyldo, pomocy! Muszę od nowa pomalować jajka. Wszystkie pisanki się potrzaskały. Wszystkie? Przykro mi, ale nie mogę ci teraz pomóc, bo spalą się moje naleśniki, ale możesz wziąć te 2 jajka, których nie pomalowałam. Klaro, stało się coś strasznego. Zniszczyłam wszystkie pisanki, które wczoraj przygotowałam. Proszę pomóż mi, bo nie zdążę pomalować 7 jajek. Laura poskarżyła się swojej przyjaciółce. Wiem, kto może ci pomóc. Chodź ze mną. Przyjaciółki pobiegły prosto do jaskini. Zaspany pająk wyszedł przed swój dom. Pomożesz nam, pająku? Zapytała Klara. Pisanki Laury się potrzaskały. Musimy zrobić nowe, ale mamy mało czasu. Chłopcy wkrótce ją odwiedzą. Skoro muszę, burknął pająk. Dziękuję, jesteś bardzo miły. Laura przygotowała farby i pędzelki. Razem zaczęli malować jajka. Pająk malował 3 jednocześnie. Są gotowe, powiedział pająk z szerokim uśmiechem na ustach. Laura podziękowała pająkowi za pomoc i ułożyła pisanki na talerzu. Wkrótce ktoś zapukał do jej drzwi. Otworzyła je i zobaczyła 7 chłopców. Wesołych świąt, Lauro! Chłopcy weszli do domku Laury. Każdy z nich wybrał sobie kolorową pisankę. Obawiam się, że nie mam dla was ciasta, powiedziała ze smutkiem Laura i opowiedziała chłopcom, co się jej przytrafiło. Nie przejmuj się, odpowiedzieli chłopcy. Zjedliśmy jabłecznik u Basi, bułeczki u Róży, naleśniki u Laury i biszkopty u Klary. Nasze brzuchy są pełne. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Tęcza. Dzień był deszczowy. Biedronka Basia i Ślimak Bartek zasmuceni siedzieli pod ogromnym liściem. Nagle słońce wyszło zza chmur, a niebo znowu zrobiło się niebieskie. Ale padać nie przestało i wkrótce niebo przecięła kolorowa tęcza. Jest piękna! Krzyczeli. Bartek pomyślał, że warto byłoby się wspiąć na tęczę i zjechać po niej na drugą stronę. Ale pierwsza próba nie skończyła się dobrze. Chyba spróbuję z drugiej strony, powiedział. Wierz mi, nie można się wspiąć na tęczę, powiedziała do Bartka Basia. Ale Ślimak wpadł na nowy pomysł. Użyję drabiny. Bartek, to chyba nie najlepszy pomysł, powiedziała przestraszona Basia. Biedronka miała rację. Bartek był zły. Basia chciała pocieszyć przyjaciela. Może się pobawimy? Ale Bartek nie chciał się poddać. Zobacz, Basiu, teraz będę mógł wskoczyć na tęczę. Ale ten plan też się nie udał. Basia podbiegła do Bartka. Nic ci się nie stało? Nie. Szlochał Bartek. Bartek był bardzo smutny. Basia starała się go rozweselić. Dla ciebie kwiatek, powiedziała uprzejmie,
ale Bartek nie dał się pocieszyć. Później deszcz przestał padać, a tęcza zniknęła. Wracając do domu, trzymali się za ręce, a Basia opowiadała Ślimakowi śmieszną historię. Rozchmurz się, Bartku, pojutrze są twoje urodziny. Na pewno dostaniesz wspaniałe prezenty. Po powrocie do domu Basia wpadła na świetny pomysł. Zrobię dla Bartka tęczową zjeżdżalnię, powiedziała do siebie. Spełni się jego marzenie. Będzie mógł zjeżdżać z tęczy. Baltazar i Matylda pomogli jej. Baltazar, Matylda i Basia pomalowali zjeżdżalnię kolorowymi farbami. Owinęli w żółty papier i obwiązali niebieską wstążką. Przyjaciele upiekli nawet dla Bartka urodzinowy tort. Gdy nadszedł odpowiedni czas, Baltazar i Matylda zaprowadzili Bartka do domu Basi. Wszystko było gotowe na urodzinowe przyjęcie. Dajmy mu prezent! Krzyczał Baltazar. Basia dała Bartkowi czekoladowy tort. Prawdziwa tęcza! Tęczowa zjeżdżalnia! Czy mogę ją wypróbować? Pewnie, że możesz! Odpowiedziała Basia. Tęczowa zjeżdżalnia spodobała się Bartkowi. Jeździł raz za razem. Matylda i Baltazar byli tak szczęśliwi, że zaczęli tańczyć. Wiesz, Basia? Powiedział Bartek. To naprawdę jest piękny prezent. Dziękuję. Wielu przyjaciół przyszło świętować urodziny. Konik Polny Laura, żuk Edek, ważka Klara, a nawet chrząszcz Staś. Mały Ślimak pozwolił wszystkim jeździć na zjeżdżalni. Basia, Bartek i ich przyjaciele bawili się do zmroku. Tego dnia Bartek kładł się spać z uśmiechem na ustach. Wspaniałe urodziny! Powiedział uradowany.